końcu Zakopane ma już wszystkie perony oddane do użytku. Są to aż 4 perony. Ja się znajduję na peronie 4, a tu jest peron 3. Obydwa perony zostały oddane do użytku w czerwcu 2024, a teraz mamy lipiec. I jak to teraz wszystko wygląda tutaj? Bo prace budowlane jeszcze się nie zakończyły, co idealnie widać przy peronie właśnie 4. To wszystko w dzisiejszym filmie, gdzie również sobie zetkniemy, jak tam tymczasowa stacja Zakopane przy Spyrkówce. Zaczynamy! Partnerem kanału Avizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Kolejowa Zakopianka 2050. Witam Was tutaj, Czesiczem Avizonosz i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z samego Zakopanego, gdzie kończy się linia kolejowa nr 99, która jest nieprzerwanie przebudowana od zeszło 6 lat. Bo budowa, a właściwie umowa na tą inwestycję została podpisana 19 marca 2018 roku i od tamtego czasu cały czas trwają tutaj prace. Te prace trwają na linii kolejowej nr 99, 98 i 97, na całym właściwie odcinku od samego Krakowa Głównego przez chociażby Chabłówkę czy Nowy Targ. Natomiast prace się cały czas nie zakończyły, chociażby patrząc na peron 4, gdzie cały czas jeszcze skarpa nie jest całkowicie ukończona. Niemniej w dzisiejszym filmie mam dokładnie o tym wszystkim opowiem. Zobaczymy sobie, jak wyglądają tutaj nowe perony, peron 3 i 4, które zostały dane do użytku zeszło miesiąc temu. Jak wygląda sama część nowa autobusowa, nowy P plus R. Zerknijmy sobie również oczywiście na nowe rozjazdy i to, co się tam dzieje na Spyrkówce, gdzie jeszcze niedawna dojeżdżały pociągi do tymczasowej stacji, ale już jej właściwie chyba nie ma. Powiem też Wam i właściwie pokażę, to jest chyba najważniejsze, jak ta stacja wyglądała jeszcze zeszło 4 lata temu, w lipcu 2020 roku. Tak, wtedy, kiedy była pandemia, mogliśmy, a właściwie miałem okazję tutaj przyjechać w wakacje i nagrać parę ujęć, jak to wszystko jeszcze wyglądało przed przebudową. Tabor może się nie zmienił, ale na pewno stacja się dosyć mocno zmieniła i sami dzięki temu zobaczycie, jak dużo się tutaj zmieniło, no i czy faktycznie robi to wrażenie. Również też zerknijmy sobie oczywiście na ujęcia z 2021 roku. To wszystko w dzisiejszym filmie. Oczywiście do tych wszystkich elementów macie rozdziały, jak również do ujęć nocnych, które są na sam koniec i do samych opowieści moich o samym Zakopanym. No i zaczynamy oczywiście, jak zawsze, od tej części, która się znajduje tutaj przy samej Spyrkówce. Czyli oczywiście do tej części, która jest, a właściwie była jeszcze niedawna, tymczasowa. No dobrze, tutaj dolecieliśmy do miejsca, gdzie jeszcze niedawno był łącznik z samej części przy Spyrkówce, gdzie aktualnie pociągi po prostu stoją w ramach postoju pomiędzy kursami, do miejsca, gdzie po prostu jest linia kolejowa. Jeszcze do niedawna tutaj po prostu pociągi swoje kończyły trasę i bieg, natomiast teraz to się oczywiście już wszystko zmieniło i pociągi jadą dalej do stacji docelowej i pierwotnej, która tutaj się znajduje. Pamiętajcie też, że oczywiście sama budowa pierwotnie tej linii kolejowej tutaj do Zakopanego była dużo szybciej realizowana niż teraz, bo powstała z tego, co pamiętam, niecałe chyba 2 lata, więc jakby to był naprawdę całkiem niezły wynik. Niemniej, wtedy to powstało dużo szybciej, po prostu, po pierwsze, to była budowa, nie trzeba było utrzymywać przejezdności, można było wszystko zrobić na szybko i na tyle na szybko, dlatego mamy też tak dużo tutaj łuków, nie było żadnych objętych nasypów zbytnio, żadnych tuneli, żadnych specjalnych nasypów, żeby wyrównać ten teren i po prostu wszystko było zrobione po łukach, po dolinach, żeby po prostu pociągi jak najszybciej mogły dojechać do Zakopanego, bo wtedy po prostu już Zakopane w 1899 roku miało dużo większe znaczenie, jeżeli chodzi o taką przestrzeń uzdrowiskową. Ja tego też wtedy zaczęły tutaj pociągi jeździć, a właściwie pojawiła się potrzeba budowania tej linii kolejowej do tego miejsca. Ja tego od tamtego czasu tutaj pociągi oczywiście jeżdżą. Pierwotnie rzecz jasna parowozy, później pojawiły się tutaj pociągi elektryczne, bo w 1975 roku zakończył się proces elektryfikacji całego odcinka pomiędzy Chabłówką a Zakopanem w 2 etapach. Ostatecznie to się zakończyło 3 grudnia i od tamtego czasu cały czas tutaj jeżdżą pociągi elektryczne. Oczywiście nie wszystko tutaj może wjechać, bo mamy tutaj dosyć duże załamania, jeżeli chodzi o wysokości. W niektórych miejscach nachylenie toru przekracza nawet 28 promili, więc jest całkiem duże. Niemniej faktycznie pociągi tutaj cały czas jeżdżą, znaczy 28%. Natomiast tak jak tutaj widzicie, pociąg
pociągi funkcjonują. Teraz jeżdżę już nawet całkiem szybko, co oznacza całkiem szybko. Jak jechałem tutaj do Zakopanego, pociągiem przejechałem z Warszawy Centralnej w 4 godziny i 46 minut, bez opóźnień. Pociąg jechał na tym odcinku już bezpośrednio przed samym Zakopanem, pomiędzy Nowym Targiem a stacją Zakopane, nawet 110 km na godzinę, więc całkiem szybko i sprawnie da się już tutaj przyjechać do stolicy, oczywiście gór, że tak to się mówi, albo po zimowej stolicy Polski. Niemniej oczywiście prace tutaj się jeszcze nie zakończyły i planowane są jeszcze inne inwestycje, dzięki czemu ten przejazd ma się skrócić nawet jeszcze może o pół godziny bądź więcej. Natomiast tutaj, jak widzicie, sama stacja przy Spyrkówce, właściwie ta część techniczna, która tutaj pozostała i była wcześniej przed przebudową, jest tak samo, jak była wcześniej. Tory do manewrowania są dokładnie w tych samych lokalizacjach. Właściwie, jeżeli chodzi o układ torowy, tutaj się nic nie zmieniło na przestrzeni ostatniego czasu, od poprzedniego odcinka, gdzie tutaj się pojawiłem w grudniu 2023 roku podczas uruchomienia tej inwestycji, gdzie byłem sam tutaj z Sykutem. Niemniej od tamtego czasu tutaj po prostu zniknęły perony. No jeszcze niedawno tutaj były oczywiście perony tymczasowe, żeby pociągi mogły dojeżdżać i pociągi dalekobieżne, pociągi aglomeracyjne tutaj po prostu jeździły i kończyły swoją trasę. Teraz układ się zmienił o to, że po prostu nie ma peronu. Były tutaj dwa perony, jeden długi dla pociągów dalekobieżnych, drugi krótszy dla pociągów lokalnych. No i aktualnie tych peronów oczywiście tutaj nie ma. Jak widzicie, w tym miejscu torów jest całkiem dużo, a dokładnie 5, tak aby po prostu na spokojnie pociągi mogły tutaj sobie manewrować, jeździć w jedną, w drugą stronę, tak jak widzieliście na poprzednich ujęciach, również na wstecznym po prostu wycofywać do samej stacji. No bo rzecz jasna, tutaj pociągi, jeżeli jeżdżą z lokomotywami, to jest stacja krańcowa, podobnie jak chociażby w Warszawie, Warszawa Wileńska, więc żeby tutaj po prostu pociągi mogły dojechać na spokojnie, jednokierunkowe, gdzie po prostu jest z przodu lokomotywa, to nie jest skład push and pull, no to siłą rzeczy po prostu lokomotywa musi objechać skład. No i też dlatego tutaj jest chociażby ten tor, tutaj taki jeden dłuższy, który nie jest początkiem drugiego toru, który tam dalej by się ciągnął, tylko po prostu jest torem do manewrowania, jeżeli chodzi o pociągi z lokomotywą po tym całym terenie. No i oczywiście też, żeby po prostu całe składy mogły wjechać na poszczególne tory na Spyrkówce. Więc jak widzicie, tak to tutaj mniej więcej wygląda. Dlatego też, żeby ten tor po prostu na Spyrkówce do manewrowania był lepszy, jeżeli chodzi o manewrowanie, i bezpieczniejszy. W tym miejscu cały czas pozostał sam wiadukt, tylko łącznie jeżeli chodzi o ten tor do manewrowania bez przejazdu dalej, a dalszy tor jest cały czas tak jak był wcześniej, z sygnalizacją świetną, jest ze szlabanem, no bo po prostu, znaczy wcześniej tam nie było sygnalizacji świetnej i szlabanu, z tego co pamiętam, przed przebudową całą. Niemniej on może być po prostu z taką sygnalizacją i w taki sposób tutaj zrealizowany bez przejazdu bezkolizyjnego, bo po prostu na nim nie ma realizowanych manewrów cały czas i po prostu ten przejazd może być lepiej i dłużej bezpiecznie oddany, otwarty, jeżeli chodzi o możliwości manewrowania. Tymczasem na dalszym odcinku możemy zobaczyć, że tutaj już od samej Spyrkówki ciągną się dwa tory. Te tory są, można by powiedzieć, że w jednym kierunku. Jeden jest tor w jedną stronę, drugi jest tor w drugą stronę. De facto po prostu tor prawy jest do manewrowania na Spyrkówkę, drugi jest tor do wjeżdżania i wyjeżdżania z samej części Zakopanego, ale oczywiście obydwa tory mogą być wykorzystywane w obydwu kierunkach. Tutaj z kolei możemy zobaczyć się sam wiadukt, który jest oczywiście zabytkowy. On po części został przebudowany. De facto nad nim pojawiła się nowa konstrukcja, która pozwoliła umiejscowić nowy tor w trochę, znaczy nowe dwa tory w trochę nowym przebiegu, jeżeli chodzi o skrajnie tutaj w tym miejscu. No i też dzięki czemu te łuki aż tak nie są ostre, jeżeli chodzi o cały odcinek już przy samej stacji Zakopanem. Na dalszym odcinku oczywiście jest tylko więcej nowych rozjazdów, zresztą sam peron, który tutaj jest ten najdłuższy, peron drugi, został jeszcze bardziej wydłużony. On wcześniej był, nie był aż tak długi, teraz jest jeszcze dłuższy. Niemniej tutaj z mojej perspektywy powiem wam na sam koniec swoje osobiste przemyślenia, co mi się chociażby osobiście nie podoba. Ale najlepiej przejdźmy sobie do samej stacji Zakopane i jak to tutaj teraz wszystko wygląda. No, żeby najlepiej to wszystko powiedzieć, jak to teraz wygląda, to przejdźmy sobie do ujęcia, jak to wyglądało jeszcze jakiś dłuższy czas temu, przed całą przebudową, kiedy tutaj były jeszcze dwa, a właściwie trzy stare perony, z tym, że jeden peron był niski przy samej części dworcowej. W 2021 roku, w październiku, tak wyglądała sama stacja Zakopane. Jak widzicie, perony były podobne, oczywiście też były różne szerokości, różnej długości, tory były zielone, niektóre rozjazdy w ogóle nie były sterowane elektronicznie, chociażby tory do manewrowania były tylko i wyłącznie sterowane ręcznie, z tego co pamiętam. Niemniej tak wyglądała stara stacja. Oczywiście w 2021 roku sam budynek dworcowy po prawej stronie był już przebudowany, jeżeli chodzi o tą przestrzeń nową, kulturalną, jak i również o nową przestrzeń, jeżeli chodzi o kasy i płatne toalety. Niemniej same perony miały stare zadaszenia, nie jeden długi dach, tylko takich parę małych daszków z
ławkami. Czy te dachy chroniły przed deszczem? Tak. Czy te dachy były dobre, jeżeli chodzi o ławki? Tak. Natomiast czy były dobre, jeżeli chodzi o całą długość? No to nie, no bo i tak mknęliśmy, żeby po prostu do tych daszków dojść. Na nowej stacji nowe perony, pomijając peron pierwszy, mają nowe oczywiście zadaszenie na całej długości. Peron pierwszy ma część połączoną ze samą halą dworcową. Niemniej to oznacza, że nowe perony mają te daszki krótsze. I to mi się osobiście nie podoba. Oczywiście pojawiły się nowe wiatrołapy, które dzięki czemu pozwalają po prostu, że tam nie wieje, przynajmniej w teorii. Niemniej one nie chronią na całej szerokości peronu przed deszczem i można było tutaj zrobić jedną wielką halę dworcową, właściwie halę peronową nad wszystkimi peronami, bo po prostu tutaj nie padało, czy też nie było śniegu i obledzeń, jeżeli chodzi o peron. No zostało tak to zrealizowane, że większość peronów jest po prostu poza dachem, a chociażby sam peron dla pociągów dalekobieżnych, czyli peron drugi, ma ten dach, ale na dosyć długim, na dosyć krótkim początkowym odcinku, gdzie de facto i tak pociągi nie dojeżdżają do samego końca. To jest właśnie ten peron numer 2, bo po prostu pociągi tutaj manewrują. Jak widzicie, tutaj w tym miejscu są rozjazdy, dzięki którym po prostu lokomotywa może realizować swoje manewry pomiędzy jedną a drugą częścią, pomiędzy początkiem a końcem składu, więc de facto przestrzeń użytkowa peronu zaczyna się dopiero tutaj. I tutaj dopiero pasażerowie mogą wsiadać do poszczególnych wagonów, więc zazwyczaj tylko i wyłącznie jeden, góra dwa wagony mieszczą się pod samym zadaszeniem. No wiadomo, że można po prostu dojść do wagonu i później przejść już samym pociągiem i składem po prostu do innej części pociągu. Niemniej, no nie o to tutaj chodzi na tak dużej inwestycji i tak dużej przebudowie, jeżeli chodzi o tą inwestycję, bo pamiętajcie, że przebudowa całej linii kolejowej numer 99, 97 i 98 tutaj jest realizowana, łącznie ze środkami z Unii Europejskiej. To jest suma na kwotę ponad 1 400 000 000 zł netto. To jest ogromna kwota, a jakby można było według mnie tutaj na samej stacji kręcowej zrobić trochę więcej, jeżeli chodzi o te zadaszenie. Po prostu jeżeli chodzi o tą część użytkową i dla pasażerów dostępną, jeżeli chodzi o możliwości korzystania. Niemniej wygląda tak, wygląda. Na pewno na plus zasługuje to, że faktycznie pojawił się jeden dodatkowy tor do manewrowania, a właściwie jeden rozjazd przy peronie drugim. Teraz peron drugi jest tylko łącznie do pociągów dalekobieżnych, jest na całej długości dostosowany, ale pociągów. Jest oczywiście bardzo długi, de facto tylko łącznie krawędź tutaj, jak widzicie, po prawej stronie jest możliwe do wykorzystania na całej długości, bo po prostu po drugiej stronie perony kolejne, czyli peron trzeci i czwarty nie byłyby dostępne, jeżeli pociąg by po prostu tak długi podjechał, ale możliwość obsłużenia w teorii istnieje, natomiast wtedy po prostu pociągi lokalne nie mogą tutaj wjeżdżać aż tak w dobry sposób. Niemniej peron został wydłużony, rozjazdy zostały też poprzekładane w takich lokalizacjach, żeby po prostu lepiej mogły funkcjonować. Jest więcej krawędzi peronowych, tutaj jest po prostu wysoka. Mamy też dostosowane 4 perony po prostu do wszystkich, bo chociażby peron pierwszy teraz jest wysoki. Co prawda nie widziałem na nim jeszcze nigdy pociągów lokalnych, niemniej jest on wysoki i na spokojnie może obsługiwać wszystkie pociągi. No i też mamy zupełnie nowy peron czwarty po lewej stronie teraz, tak jak tutaj lecimy, który co prawda jeszcze nie jest całkowicie ukończony, bo tam jeszcze prace są realizowane. Niemniej i mamy już chociażby nowe ławki i nowe zadaszenie, które no według mnie niedobrze się komponuje z peronem trzecim. Tutaj jak widzicie, mam w innym miejscu kończącą się część zadaszenia. Można to było wszystko połączyć, by po prostu te zadaszenia były jednakowej długości na wszystkich peronach i żeby to po prostu jakoś spójnie architektonicznie wyglądało. Na tak to po prostu się tylko trochę wszystko w tym miejscu rozjeżdża. Oczywiście z peronu czwartego mamy też bezpośrednie wejście do samego parkingu P+R. Który tutaj jest. Przy okazji przypominam wam, że standardowo jak parkingi P+R są bezpłatne dla osób korzystających z komunikacji z pociągu w tej lokalizacji, więc to jest też dobra informacja. Na górze, na ostatnim, na najwyższym poziomie, czyli na poziomie +1 z tego co pamiętam, można sobie na spokojnie zaparkować 4 samochody elektryczne i nawet je ładować. Na częściach podziemnych nie można wjeżdżać samochodami elektrycznymi, ale jeżeli na górze i tak są ładowarki, to raczej takich problemów nie ma. Zresztą też są tam tutaj specjalne szafy do chowania chociażby rowerów i rowerów elektrycznych, więc tutaj jest tutaj wszystko całkiem ładnie połączone. Tutaj z kolei przy samej części Zakopanego znajduje się oczywiście zespół przystankowy rejon dworca, gdzie funkcjonuje komunikacja miejska, którą wam serdecznie polecam, bo jest po prostu śmiesznie tania de facto. Z tego co pamiętam, 2 zł kosztuje bilet normalny, jednorazowy na całą długość linii. Linii jest coraz to więcej w Zakopanem, więc jest na plus. Oczywiście jeżdżą cały czas bardzo rzadko, bo zazwyczaj co 130 minut, znaczy wróć, 90 minut, czyli czytaj co 1,5 godziny. Niemniej pojawiły się ostatnio tam chociażby autobusy elektryczne i to też jest dobra informacja. Ja miałem okazję jeździć tymi autobusami. Oczywiście dla kierowców one są całkowicie bezpłatne, od 6 litrów i od 5 litrów dla kobiet. Od 6 litrów do mężczyzn, od 5 litrów dla kobiet. Niemniej
No i jest to ciekawostka, jeżeli chodzi o funkcjonowanie, no i po prostu też jest sam całkiem wygodne, nowe i wygodnie się nim jeździ. To taka moja autopromocja, jeżeli chodzi o miasto Zakopane i tą komunikację miejską, która po prostu w tym miejscu funkcjonuje. Niemniej te autobusy zatrzymują się tam przed samym rondem, tutaj jest przestrzeń dla autobusów dalekobieżnych, no i oczywiście dla pozostałych wszystkich busików, które po prostu dojeżdżają do innych przestrzeni, takich jak chociażby Morskie Oko i inne rejony. Tutaj można na spokojnie dojechać, ta przestrzeń też została, jak widzieliście przed chwilą na ujęciach, dosyć gruntownie przebudowana. Jeszcze te 3 lata temu to wyglądało zupełnie inaczej. Nie była ziemia właściwie w tym miejscu. Wtedy tam była przebudowa. Jeden po prostu plac manewrowy. Teraz mamy zadaszenie dla autobusów dalekobieżnych. Autobusy te również dojeżdżają właściwie do tej przestrzeni zupełnie z innego miejsca, bo po prostu wjeżdżają od samej części Zakopanego, nie wjeżdżając do ścisłego centrum miasta, więc po prostu też nie realizujemy dodatkowych korków i ruchu. Tutaj jak widzicie, została wybudowana nowa droga, właściwie została rozszerzona i zasfaltowana na całej długości wraz z chodnikami i ciągnie się do głównej drogi wylotowej, jeżeli chodzi o Zakopiankę, dalej ciągnącą się do drogi szybkiego ruchu, która się zaczyna mniej więcej na wysokości Nowego Targu. Więc tu faktycznie to zostało całkiem ładnie zrealizowane. Ta inwestycja została realizowana przez miasto, jak i również sam dworzec, a sama stacja kolejowa była realizowana przez PKP PLK. Więc tu ogólnie tak samo P+R na przykład był realizowany przez miasto. Więc tutaj jeżeli chodzi o to, kto jest inwestorem danej inwestycji, trudno będzie mi mówić, bo po prostu tych tutaj podmiotów jest całkiem dużo. Niemniej wiecie, że po prostu to jest całkiem ciekawie zrealizowane i pokręcone, jeżeli chodzi o nowości w tym miejscu. Z ciekawostek, jeśli jeszcze chodzi o samą stację kolejową, mogę powiedzieć, że sama stacja względem tego, jak wyglądała kiedyś, jeszcze przy rozebraniu wszystkich torów, była dużo wyżej, była o metr wyżej. Wszystko tutaj zostało zagłębione o metr do dołu, dzięki czemu oczywiście zostało tutaj dostosowane po prostu przestrzeń, jeżeli chodzi o wygodne wchodzenie na perony, nowe pochylnie i przestrzeń dla osób z niepełnosprawnościami, jak i również po prostu trochę też więcej przestrzeni udało im się w ten sposób uzyskać, jeżeli chodzi o całą stację. Niemniej cała stacja została obniżona o metr. I też dlatego jest na równej wysokości z samym dworcem, tutaj, który się znajduje, jeżeli chodzi o tą przestrzeń kulturalną. A tu jest samo P+R, które cały czas jest i funkcjonuje. Też mam oczywiście neon PKP Zakopane, który zresztą jak zobaczycie na ujęciach nocnych, no niestety nie świeci na całości, co jest na minus. Niemniej sama P+R w tym miejscu, jak byłem tutaj jeszcze w grudniu, miało tą przestrzeń handlową, która była teraz była jeszcze wtedy pusta. Teraz tutaj się pojawiła Żabka i coś jeszcze obok, więc no dobrze, że te przestrzenie handlowe, które są właśnie w tego typu miejscach, zaczęły być wykorzystywane, bo zawsze jestem przeciwnikiem budowania miejsc dla lokali handlowych, które są po prostu stoją puste, hashtag Warszawa Centralna. Niemniej tutaj się to zmieniło, już faktycznie jest dobra informacja. Też jak widzicie na wjeździe jest informacja, ile jest miejsc parkingowych w tym samym P+R. P+R, jak powiedziałem wam wcześniej, ma część podziemną i część naziemną, znaczy część na dachu właściwie. Tu na dachu, czyli na poziomie 1, mogą wjeżdżać wszystkie pojazdy. Na dole, czyli na poziomie 0 i poziomie minus 1, mogą wjeżdżać tylko łącznie takie tradycyjne pojazdy spalinowe. A na dalszym odcinku, czyli nie samochody elektryczne chociażby. Na dalszym odcinku oczywiście możemy zobaczyć jeszcze tam jeden pociąg wyjeżdżający i tutaj nową skarpę, która była jeszcze budowana, jak tutaj się pojawiłem w ostatnim czasie. Wtedy peron drugi, co prawda, był już na całej długości dostępny, jeżeli chodzi o obydwie krawędzie peronowe, ale jeszcze bez torów manewrowania. Teraz jest już faktycznie całkowicie gotowy i możemy zobaczyć również tą całą skarpę, która po prostu jest ładnie obudowana tutaj po lewej stronie. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym, jak tutaj została po prostu na całej długości zrealizowana. Czy ten kolor miedziany, który tutaj został zrealizowany, podobnie jak na stacji metra Płocka, do was przemawia. Ja powiem wam, że osobiście mi się podoba, ale ciekawe, jak to się będzie wszystko starzeć, bo znaczy, nie, oczywiście tutaj pokazuje idealnie, że można było tą całą stację kolejową po prostu schować pod ziemię i zrobić jakiś ładny park na górze. Wiadomo, że można by było, ale no, jest tak jest. Niemniej to całkiem ładnie wygląda w tym miejscu i mi osobiście się podoba. Natomiast nie podoba mi się, że cały czas peron czwarty nie jest gotowy. Zresztą wszystkie perony w teorii jeszcze nie są gotowe. Zwróćcie uwagę, że przy samym peronie czwartym cały czas nie mamy jeszcze gotowej skarpy. Ona tutaj jeszcze pewnie będzie mieć jeszcze jakąś jedną ściankę dzielącą. Tu jeszcze widzimy koparki, które sam realizują ostatnie prace. A na samym peronie czwartym mamy mniejsze zadaszenie, jeżeli chodzi o samą wiatę nad peronem, która jest po prostu jednokierunkowa, bo po prostu sam peron też jest po prostu jednokrawędziowy. Ja tego podczas nagrywania poprzedniego filmu i poprzednich filmów nie wiedziałem, że peron czwarty będzie jednokrawędziowy. Myślałem, że będą tutaj dwie krawędzie. Niemniej, jak widzicie, jest tylko i wyłącznie jednokrawędziowy, ma oczywiście i pochylnie, i schody, jak większość pozostałych peronów tutaj, jeżeli chodzi o dostępność, i ma dwa wyjścia, jeżeli chodzi o sam parking P+R w tym miejscu. Do parkingu P+R można też dostać się za pomocą windy na wszystkie poziomy, które się tam znajdują, więc oczywiście to jest w pełni dostosowane. No tutaj mamy oczywiście drugi też peron trzeci,
Peron czwarty i peron trzeci wyglądają mniej więcej tak samo, jeżeli chodzi o to, co się na nich znajduje. Czyli oczywiście są gabloty z doskotem jazdy, są wiaty, są wiatrołapy, są nowe śmietniki ze segregacją oczywiście odpadów. Są informacje pasażerskie z informacją, że to jest chociażby tutaj peron ósmy, czy tor ósmy z tego co pamiętam, i peron czwarty. Mamy też oczywiście ławki i poddubniki. No jest ta przestrzeń, która jest wygrodzona po prostu, bo jeszcze nie ma zrobionej do końca tej skarpy i tej ścianki działowej. No i inne informacje pasażerskie, które po prostu się tutaj znajdują. Natomiast coś, czego mi brakuje bardzo na stacji kolejowej Zakopane, pomijając to, że znajdują się oczywiście megafony i są zapowiadane pociągi, to brakuje mi bardzo informacji pasażerskiej w formie wyświetlaczy. Jak to jest, że nowa, jedna z bardziej wykorzystywanych linii kolejowych do Zakopanego, jedna z bardziej wykorzystywanych linii kolejowych w całej Polsce, istnieje i jest w tym miejscu i nie ma wyświetlaczy. I nikt zbytnio o tym nie mówi, nawet czy mają się w tym miejscu pojawić. No wiecie, to jest nowa inwestycja za ponad miliard złotych i brakuje wyświetlaczy z informacją, na który peron wjedzie pociąg, z jak dużym opóźnieniem, gdzie się co znajduje, jakiej danej części peronu. Mamy tutaj sektory, więc na spokojnie mogłyby być też wyświetlacze z informacją, w jakim sektorze zatrzymują się poszczególne wagony, a tutaj tego wszystkiego brakuje i nie ma. I nawet nie wiadomo właściwie, czy się pojawi. W informacjach prasowych jest oczywiście wzmianka o tym, że pojawiły się tablice z rozkładem papierowym, ale nie ma nic informacji, jeżeli chodzi o wyświetlacze. Ja wiem, że w ostatnim czasie PKP PLK montuje trochę tych wyświetlaczy, chociażby w Ożarowie Mazowieckim czy w innych miejscach w Warszawie i później ma problem z uruchomieniem wyświetlaczy przez pół roku lub dłużej, chociaż z tego co słyszałem w Rembertowie dało się uruchomić, ale w Sulejówku już tam zbytnio nie. Niemniej, no tak to jest, że tutaj w ogóle się te wyświetlacze nie pojawiły. Nawet z testem systemu byłyby lepsze z informacją, że one kiedyś będą działać i funkcjonować niż jakikolwiek brak. No ale dobrze, może niepotrzebnie się tutaj skarżę, bo jak sam powiedziałem wcześniej, inwestycja się jeszcze nie zakończyła, może się pojawią. Natomiast sam na pewno zegarek, widzicie, tutaj się znajduje na samych peronach, tutaj działają i funkcjonują, więc lepiej niż w Ożarowie Mazowieckim, gdzie zegary też nie funkcjonują, tam właściwie nic nie funkcjonuje, poza nawet nie ma zapowiedzi głosowych. Ale pozostajemy w Zakopanem, a nie będę hejtować dzisiaj Ożarów, do tego będę mieć inne odcinki. No ale jak widzicie, nie jest jak jest, faktycznie trzeba przyznać, że po prostu brakuje tych informacji pasażerskich, trzeba to wszystko szukać w aplikacji, chociażby w Koleo, który jest partnerem kanału, możecie tam po prostu sprawdzić, z którego peronu odjeżdżają tutaj pociągi, bo tam te informacje ze strzeceniami mogą być powoli dodawane. No ale no, przydałoby się, żeby to po prostu było na samym peronie. Bo jeżeli ktoś, tak jak ja, nie lubi zbytnio tych papierowych rozkładów jazdy, jeżeli chodzi o PKP, no to będzie po prostu problem. Ale dobra, dosyć marudzenia i dosyć pokazywania, jak to wygląda teraz. Zerknijmy sobie, jak to wyglądało kilka lat temu. Zaczynając od października 2021. Zobaczcie na te stare wiaty i te stare ławki. Może były śmietniki bez segregacji, co akurat jeżeli chodzi o wygodę pasażerów na pewno jest na plus. Niemniej wtedy te wiaty wyglądały zupełnie inaczej. Perony były też długie. Peron drugi też był wtedy dosyć długi, ale był krótszy niż aktualnie. Były dodatkowe tory tam w teorii odstawcze, które były już i tak później pod sam koniec użytkowania tej starej stacji niedostępne i wyłączone z użytkowania. Niemniej, jak widzicie, sama stacja Zakopane wyglądała kiepską. Tory były z zielonymi elementami. No, taki rozchodni właściwie, ale jednak niekoniecznie. Pociągi, jak widzicie, funkcjonowały wtedy na spokojnie, więc nie było problemu, żeby one tutaj nie dojeżdżały, bo choć stacja i same tory wyglądały, jakby były w opłakanym stanie, to i tak tutaj oczywiście pociągi jeździły i funkcjonowały. Oczywiście dużo, dużo wolniej niż aktualnie, bo tak jak powiedziałem, tutaj pomiędzy Warszawą Centralną a Zakopanem teraz jestem w stanie dojechać w 4 godziny i 46 minut. Wtedy oczywiście to był całkowicie wynik nierealny. Te pociągi jeździły dużo, dużo dłużej. Niemniej i oczywiście stacja była i funkcjonowała, ale wtedy głównie tylko i wyłącznie z dwoma peronami. Bo peron pierwszy był i tak całkowicie niedostępny, bo tor przy nim był zamknięty po prawej stronie, bo jeszcze trwały prace w 2020 roku, jeżeli chodzi o przebudowę dworca. Więc tam po prostu był zakres budowy. No i oczywiście po lewej stronie widzieliśmy jeden tor odstawczy, gdzie nie było krawędzi peronowej. Tam aktualnie się znajduje peron czwarty. No i też oczywiście pozostałe tory. Jeżeli chodzi o rampę dla pojazdów, dla pociągów towarowych i wagonów, to po prostu wtedy już właściwie nie funkcjonowała i tam był głównie postój taksi. Same rondo też zupełnie inaczej wyglądało. Było większe, było bez sygnalizacji świetlnej na jednym z wjazdów. Nie było właściwie dostosowanej przestrzeni dla autobusów. Były po prostu dwa tutaj wiaty. Było tutaj kilka peronów, które były słabo zorganizowane. Przy samym starym dworcu PKS był duży plac manewrowy dla autobusów dalekobieżnych, ale po prostu one tam się zatrzymywały się i nie funkcjonowały, jeżeli chodzi o możliwości wsiadania.
W skrócie, dużo, dużo inaczej to wyglądało niż aktualnie, jak to się tutaj w tym miejscu prezentuje. No i też oczywiście parę budynków na pewno się w okolicy wybudowało. No i ta droga dojazdowa, o której wam mówiłem, do Zakopianki, której po prostu teraz zupełnie nie ma. Jedno, co się nie zmieniło, to mniej więcej lokalizacja wszystkich peronów, które są po prostu w tej samej w tym samym miejscu, gdzie były wcześniej. Jak i również taki jeden element dosyć ważny, mianowicie neon. Neon był wtedy i jest teraz, tylko że teraz trochę się zepsuł, ale jest. No i tutaj na tym ujęciu zobaczycie jego kawałek tylko po lewej stronie, no ale tej bramki tutaj na froncie przynajmniej nie ma. I to dobrze, bo widać perony teraz od samego ronda. No i jadąc samochodem też. I tak teraz wracam prosto z Poronina do Zakopanego, a jutro wracam z Zakopanego do Warszawy, a wcześniej przyjechałem tutaj. I to wszystko dzięki partnerowi kanału, którym jest Koleo. Nieodpłatnie tak jeżdżę po całej Polsce. A was również zachęcam do korzystania z tej aplikacji. Odpłatnie, co prawda, ale naprawdę wygodnie można kupić bilety również chwilę przed odjazdem pociągu. Jak to robiłem tutaj, gdzie kupiłem bilet jeszcze 5 minut przed odjazdem właśnie pociągu z Zakopanego do Poronina. Tymczasem również was zachęcam do zostania patronami Awizynosza. Patronie tylko ośrodka Awizynosz. Dzięki wam również wszystkie te filmy realizuję nie tylko z Zakopanego czy z Warszawy, ale również z całej Polski w ramach okiem Awizynosza. Tymczasem wracamy do podsumowania filmu. No i to byłoby tyle z tego materiału, ale zanim skończymy film o stacji Zakopane, jeszcze przed nami samo Zakopane. Ale jak coś wam mówię, że w najbliższych dniach jeszcze się pojawi film z Poronina, więc spokojnie tamten odcinek też zobaczycie, bo byłem rzecz jasna, zwiedziłem i nawet nagrałem przejście podziemne, które tam powstaje. No i też Biały Dunajec trochę nagrałem. Ale dobra, zanim tego przejdziemy, zetknijmy sobie na Zakopane, które w tym miejscu oczywiście jest i są też Krupówki na dole, które są jak zawsze pełne turystów i ludzi, więc ja tego typu miejsca unikam jak mogę. Niemniej ta przestrzeń całkowicie właściwie wymiera po godzinie 22, jeżeli chcielibyście zjeść obiad o tej godzinie w centrum Zakopanego, to może być problem. W sensie jest jedna restauracja, wiadomo jaka, która się znajduje w całej Polsce, natomiast no, jeżeli ktoś chce zjeść coś lokalnego, to może być gorzej, jeżeli chodzi o wejście po 22 do jakichś lokali. Ja przynajmniej taki miałem problem, jak tutaj byłem ostatnio. Natomiast co jest ciekawego, to samo Zakopane ma tutaj jedno z przejść podziemnych, które się znajduje na samym końcu Krupówek, które dalej przechodzi w deptak prosto do samej Gubałówki. Gubałówka tutaj jest, jak widzicie, w tym miejscu i funkcjonuje od dłuższego czasu. Może nie tak długo jak samo Zakopane, bo pierwotnie Zakopane pojawiło się na mapach Polski w 1578 roku, ale Gubałówka funkcjonuje i tak całkiem długo i była na pewno szybko wybudowana. Została dana do użytku w 1938 roku i była budowana w 168 dni, więc całkiem szybko. Była to druga kolej w Polsce linowo-terenowa. W 2021 roku została całkowicie przebudowana, dzięki czemu też po prostu ma nowy design, jest po prostu całkowicie wyremontowana na całej długości, jak również nowe wagoniki są z przeszklonym dachem. Co ciekawe, sama długość kolejki to jest 1307 metrów. Jeżeli chodzi o dolną stację, znajduje się na poziomie 822 metrów nad poziomem morza, a górna jest na wysokości 1121 metrów nad poziomem morza. Różnica terenu to jest 299 metrów, dwa wagoniki są tutaj, jak widzicie, się oczywiście mijają. A właściwie widzieliście przed chwilą na ujęciach. Cały czas są, funkcjonują. Liczba miejsc w takim wagoniku to jest 120 osób. Oczywiście w zależności od różnych utrudnień i obostrzeń, które się znajdują, żeby po prostu nie zadeptywać gór, a nie, to kasprowy wierzchołki. Natomiast niemniej jest oczywiście i funkcjonuje, przerobowość jej w ciągu godziny to jest nawet 2000 osób. No, także całkiem ładnie. Oczywiście jest ona operowana przez polskie koleje linowe S.A. Jakby ktoś z was jeszcze nie wiedział. I tak tutaj jest i funkcjonuje od dłuższego czasu, a same Zakopane uzyskało prawa miejskie trochę później oczywiście niż się pojawiło na mapach, bo w 1936 roku. Od tamtego czasu mamy już miasto Zakopane w Polsce, które znajduje się na różnych wysokościach terenu, bo faktycznie jest w górach, więc znajduje się na wysokości od 750 metrów do 2301 metrów nad poziomem morza. Liczba ludności w tym mieście oczywiście się też zwiększała na przestrzeni czasu. Aktualnie to jest 27 tysięcy ponad mieszkańców na stan 2000, na koniec 2019 roku, przynajmniej takie tu mam informacje na Wikipedii. No i z ciekawostek jeszcze mogę oczywiście powiedzieć, że znajduje się w powiecie tatrzańskim i w województwie małopolskim. Samo Zakopane, jak widzicie, jest całkiem ładnym obszarem, który oczywiście znajduje się w górach, dlatego też takie są różne wysokości, jeżeli chodzi o teren, bo chociażby Tatrzański Park Narodowy po części znajduje się właśnie w mieście Zakopane. A samo Zakopane to nie jest tylko właśnie to centrum, ale również prawie przy Poronim i Sagi znajduje się jeszcze Zakopane. Zresztą może zobaczyć dokładnie, jak funkcjonują autobusy komunikacji miejskiej, jeżeli chodzi o Zakopane. One kręcą się i jeżdżą
po terenie samego miasta i wtedy możecie zobaczyć, jak duże jest de facto Zakopane, że tam jak widzicie na tych moich mapkach, one dokładnie przedstawiają, gdzie, co i jak jest, jak duże to jest po prostu miasto, bo trzeba przyznać, że chociaż dla turysty zazwyczaj tylko i wyłącznie się liczy ta część centralna, to de facto samo miasto jest naprawdę całkiem dużej powierzchni, bo powierzchnia to jest 84 km kwadratowe całego miasta, więc całkiem dużo. No a na koniec jeszcze oczywiście powiem jeszcze parę ciekawostek, jeżeli chodzi o samą stację koleją Zakopane, jeżeli chodzi o ludzi, którzy z niej korzystają, bo wiadomo, że jest ich całkiem dużo. Mamy teraz 4 perony, 6 krawędzi peronowych. Pociągi już całkiem normalnie funkcjonują. Oczywiście nie mamy jeszcze informacji, jak wyglądają tutaj ruchy pasażerskie po oddaniu do użytku nowych peronów, bo to będziemy dopiero wiedzieć, jak już się zakończą tutaj wszystkie prace budowlane i minie rok od przebudowy i dopiero wtedy nam GUS da takie informacje, albo utyk po prostu. Niemniej mamy już informacje, jak to wyglądało przed pandemią, jak to wyglądało w trakcie pandemii i w trakcie modernizacji. Można dokładnie zobaczyć, że pasażerowie zniknęli, kiedy były tylko i wyłącznie autobusy do Zakopanego i wtedy po prostu nie korzystali też z komunikacji zapociągowej. Natomiast niemniej, w 2019 roku wymiana roczna tej stacji to było 767 tysięcy pasażerów na rok, więc całkiem dużo. Z kolei rok później, kiedy już przyjeżdżały tylko i wyłącznie autobusy, to już było ledwo dużo mniej, bo tylko 586 tysięcy pasażerów. Rok później już było lepiej, bo to było 694 tysiące pasażerów na rok. Natomiast jeżeli chodzi o pasażerów na dobę, to mamy nowsze informacje. Jest ich coraz to więcej. Faktycznie pasażerowie wracają. Co prawda niedawno jeszcze była stacja tymczasowa i wiadomo też, że ludzie nie lubię korzystać z stacji tymczasowych i wolę dojechać do stacji docelowej, która faktycznie znajduje się bardziej w części centralnej miasta. Niemniej przed pandemią z tej stacji korzystało 2100 osób nawet na dobę. W trakcie pandemii to było 1600 pasażerów na dobę. W 2021 roku to było ledwo 1000 pasażerów na dobę, a teraz w 2022 roku, kiedy była stacja tymczasowa, to już było 2300 pasażerów na dobę, więc sytuacja się, tak bym powiedział, poprawia. No i oczywiście stacja kolejowa tutaj Zakopane działa nieprzerwanie od tego czasu, kiedy została wybudowana pierwotnie, całkiem szybko, jak powiedziałem. Na co pamiętam, to było na przestrzeni roku lub dwóch. W komentarzach was dokładnie wam sprecyzują, jak to dokładnie wyglądało. Natomiast, jak ja powiedziałem, wtedy to zostało szybko wybudowane, ze względu na to, że po prostu było to robione w dolinkach i po najmniejszej linii opory, żeby po prostu pociągi jak najszybciej wybudować i żeby po prostu już jeździły i funkcjonowały niedużym kosztem. Ale pamiętajcie też, że sama linia kolejowa do Zakopanego nie była budowana całkowicie bez sprzeciwu górali. Bo oczywiście był sprzeciw, jeżeli chodzi o budowę linii kolejowej numer 99. Jak też pamiętam, Rabka Wyżna i Nowy Targ, tam miejscowa ludność protestowała faktycznie przed budową tej linii kolejowej. No ale ostatecznie powstała i od tego czasu oczywiście funkcjonuje. Prędkość maksymalna w teorii tej linii kolejowej na Wikipedii to jest 90 km na godzinę, ale domyślam się, że te dane nie są jeszcze zaktualizowane po tym, jak została po prostu przebudowana i po ostatnich zmianach, jeżeli chodzi o całą tą inwestycję. Natomiast tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o całą stację kolejową Zakopane. No, chociaż neon wygląda jak wygląda, to tak to wszystko mniej więcej wygląda. Jeżeli taki materiał z Zakopanego wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwonek. Jak zawsze zachęcam was do zostania patronami, a Wizonosza. Również zachęcam was do korzystania z aplikacji Kolej, jak powiedziałem. Dzięki partnerowi kanału Kolejo właśnie dojeżdżam do tego różnych miejsc w całej Polsce bez dodatkowych kosztów. Natomiast na sam koniec oczywiście wam powiem, co jeszcze będzie się pojawiało, bo będzie jeszcze parę filmów z Zakopanego i z całej tej mojej przygody do Zakopanego na przestrzeni najbliższych dni. Już trochę widzieliście filmów w formie przejazdów i przelotów, ale jeszcze będziecie mieli film z chociażby Poronina i z Białego Dunajca, gdzie zwiedziłem nowe stacje, nowe przejście podziemne i zobaczyłem, jak to tam wszystko funkcjonuje. Również będzie film z przejazdu pociągiem prosto z Krakowa Głównego do Zakopanego. Na samym odcinku dwugodzinny film z opisem wszystkich stacji i przystanków kolejowych na całej trasie, pomijając tam parę cięć, które były zrealizowane przez to, że mi się aparat przegrzał, będziecie mogli zobaczyć na całej długości. Dwugodzinny film będzie, ale on będzie później w sierpniu, bo po prostu trochę mi się zajdzie, jeżeli chodzi o realizację i montaż tego materiału, bo to będzie dosyć obszerny film, ale jak coś będziecie mogli dokładnie zobaczyć, jak ten przejazd wyglądał i nawet go chyba nie będę specjalnie przyspieszać, żebyście po prostu zobaczyli normalną prędkość, jak się jedzie pociągiem i zobaczyć po prostu, czy ten przejazd był szybko zrealizowany. Natomiast też będzie jeszcze jeden film w formie ujęć nocnych, jakie teraz tutaj widzicie, tylko bez mojego przyspieszania i bez mojego gadania, żebyście sobie mogli na spokojnie popatrzeć, jak ładnie się świeci cała ta stacja kolejowa w Zakopanem. No a tu jak widzicie, to jest jeden z ostatnich pociągów, który odjeżdża z tego co pamiętam około godziny 21 z Zakopanego.
jedzie dalej do Nowego Targu albo do Krakowa Głównego. Już w sumie tego nie pamiętam. Niemniej tak to wszystko wygląda i ja kolejny raz pojawię się w Zakopanem. Mam nadzieję, że w miarę niedługo, bo oczywiście budowa się cały czas nie zakończyła i pewnie się nie zakończy jeszcze na przestrzeni najbliższych miesięcy. Nie wiemy też, kiedy się to wszystko zakończy. Natomiast to ja tutaj będę nagrywać cały czas tą inwestycję, oczywiście raz w roku bądź częściej będę się pojawiać najbliższym razem się tutaj pojawi najprawdopodobniej na przestrzeni najbliższego października w 2024 roku i sprawdzimy, czy wtedy już całkowicie się zakończy budowa kolejowej Zakopianki. Ale chyba jeszcze wątpię. Tymczasem do zobaczenia wkrótce w kolejnych filmach na moim kanale. Cześć!